Ku mnie trener kadry PZW. Słuchaj, powiedz mi, takie warunki jak dzisiaj, troszeczkę mimo wszystko losowość nam się taka trafiła, nie? No pewno, tutaj te łazy mają potężny potencjał wydywa, ale mieliśmy mieć okienko takie, to okienko się trochę przesunęło, w piątek to trzeba było odwoływać, natomiast sobota, no to już tak po sztormie, ale fajnie rano, później zaczęło przywiewać, no i zabiło nam, nie? No niestety. Warunki na morzu bywają ciężkie i one dyktują. One wszystko dyktują. Wicemistrz, licząc Grand Prix, czyli tą klasyfikację całoroczną. Słuchaj, powiedz mi, jaki jest sposób na takie fale, jak dzisiaj były? Uważam, że im większa fala, tym krótsze przypony, bo przy flaucie stosujemy maksymalnie wydłużone przypony, a przy dużej fali krótkie przypony, żeby to się nie plątało, a fala i tak powoduje, i ruch wody powoduje, że ta przynęta, plus te wszystkie wypornościowe cuda, które stosujemy, szczególnie przy połowie flądry, która lubi różne tam ciekawe zabawki. I tak powoduje ruch i zainteresowanie ryb, które znajdują się w łowisku. Dodatkowo można zastosować jeden ciężarek kotwiczący przy jednej wędce, a drugi lżejszy o innym kształcie, który będzie penetrował łowisko i poszukiwał ewentualnie ryb. Wtedy jak trafimy na miejsce żerowania ryb, możemy skupić się na tym miejscu. Ja taką metodę stosuję przynajmniej, jeśli chodzi o warunki takie, jakie panowały na mistrzostwach polskich. W morzu nie ma co przesadzać z cieniowaniem żyłek. Też używam stosunkowo grubych żyłek, fluorokarbonów albo amnezji na przypony od 0,30, tutaj w Bałtyku przynajmniej. 0,30 do, jeśli staram się złowić płotkę tą morską, czy leszcza, przy połowie flądry, czy dorsza, 35-40. Ten trok jest wtedy odpowiednio sztywny, nie plącze się, nie skręca się. Plus materiał fluorokarbon czy amnezja sama w sobie ma takie właściwości. Natrafiłem na pewien problem, ponieważ nie jestem w stanie przerzucić wypłycenia, które tutaj jest na mojej wysokości. Postanowiłem zastosować trochę może dziwną metodę, ale myślę, że mogłaby się sprawdzić, bo wiecie, ja rzucam na to wypłycenie, ale od strony morza, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że trafię na stok od strony morza i zastosowanie w tym momencie kulki może
będzie na tyle skutkowało, że po prostu ta kulka stoczy się mi w tą głębszą partię. Użycie mojej magicznej kulki w sporej odległości zaowocowało oczywiście rybką. No mamy taką funderkę, zobaczcie. Jakieś 32-3 cm. Bardzo ładna, grubiutka. Także ta kulka no, zrobiła swoje, tak? Zarzuciłem daleko. Poza tym też ważna sprawa. Użyłem jednego trochu bocznego, żeby po prostu daleko leciało. Ale zobaczcie, jeszcze jest taki patent na odhaczanie flonder. Mamy zwykły patyk. To może być taki patyk, jak używacie do chińskiego żarcia. Wsadzamy w flądrze głęboko ten patyk. Oczywiście uważając, żeby ona nic się nie stało. Zobaczcie, on wchodzi bardzo delikatnie, bardzo fajnie. Następnie chwytamy nasz przypon i obracamy. Zobaczcie. Muszę złapać lepiej, o. Teraz jak sobie tak obrócimy kilka razy, to nasz kaczyk, po prostu zobaczcie, on się zawinie wokół tego patyczka, ten haczyk i fajnie flunderka jest odhaczona. Się odbyć tura, no się nie odbyła, przepiękny zachód słońca, ale no były fale, no i Władek Team po prostu no wykorzystał ten dzień na integrację. Tak, żeśmy się doskonale zintegrowali, udało nam się bardzo. Mieliśmy własne ciasto domowej roboty. Swoje piwo. No i było nas 15 osób, nie? Także tak, naprawdę było nas bardzo dużo. Chyba ten kampus i ten pierwszy dzień u nas na kampusie był wykańczający, co? Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie. To się przełożyło na wszystkie dni. No. Można powiedzieć, że po prostu potrafimy się zbyt dobrze bawić? Z pewnością. Potrafimy się dobrze bawić. Tak. Ale i tak wstaniemy rano, żeby iść na ryby. Pogoda nam trochę pokrzyżowała plany, bo była beznadziejna. Padało, wiało, ale daliśmy radę i to się liczy. Tak się łowi! Daleko rzucasz? To tutaj w Bałtyku druga lewa najczęściej znajduje się w odległości od 90 do 130 metrów. Tak daleko jestem w stanie rzucić. Mm-hmm. I dzisiaj też starałeś się rzucać? Starałem się przerzucać tą lewę i na spadku od strony morza. Ale później zorientowałem się, że ryby, szukałem też ryby bliżej brzegu. No dzisiaj niestety nie udało mi się znaleźć. Miałem wprawdzie takie miejsce, gdzie wydawało się, że ryba jest przerwana i starałem się skupić. Tam miałem jedno, jedyne branie. Łowiłem na niemieckie robaki i tam skupiałem się na tym miejscu, szukałem dalej, bliżej, no ale niestety no, nie miałem więcej brań.
Słuchaj, niemieckie robaki od jakiegoś czasu no, wkupiły się w łaski tych polskich wędkarzy. Co ty sądzisz o tym po prostu przynęcie? Flądra, dorsz, głównie te dwie ryby, które występują także w Morzu Północnym, a wiadomo, że te dwa morza Bałtyki Północne no, sąsiadują z to. Myślę, że te ryby mają w genach, po prostu znają to. Nawet jeżeli nie smakują, nie występuje w Bałtyku ten rodzaj robaka, ta ryba po prostu wie, że to jest jej naturalny jak gdyby pokarm. No, w zawodach rangi Grand Prix Polski czy Mistrzostwa Polski dzisiaj praktycznie nie wyobrażam sobie startu bez tych robaków. Słuchajcie, na takich zawodach najważniejsze jest to, żeby złowić w każdej turze jedną rybę. Mamy trzy tury, no bo każda drużyna jest trzyosobowa, więc mamy trzy tury. No więc trzy sektory, tak, musimy złowić w każdym sektorze, w każdej turze chociażby jedną rybę, żeby być po prostu wysoko. Jeżeli nie złowimy żadnej ryby, dostajemy maksymalną ilość punktów, gdzieś chyba około 20. No i no mi się udało to w pierwszej, drugiej i trzeciej turze złowić jakieś tam rybki, także jest ok. W zeszłym roku Jacku Władek Team na pierwszym miejscu w kategorii drużynowej. Dzisiaj no nie wiadomo, kto jeszcze będzie tym mistrzem, ale no chcieliśmy wprowadzić coś nowego do tego sportu. No tak. Może jak nowego do sportu, może bardziej uhonorowania kolżejskiego i docenienia kolegów, przeciwników, jednocześnie kolegów, przyjaciół i w sumie tak wspólnie tutaj z zawodnikami postanowiliśmy drużynie, która zdobyła tytuł Mistrza Polski, przekazać parę symbolicznych buteleczek bardzo dobrego piwa. Myślisz, że stanie się to taką niepisaną tradycją? Mam nadzieję, że tak, bo w sumie oprócz tego, że jesteśmy konkurentami na łowisku, są to zawody, wiadomo, jest jakaś tam konkurencja, ale myślę, że te przyjacielstwo, koleżeńskość gdzieś tam jest, tym bardziej, że się w sumie jest to nieduży światek, to jest wrestlingowy, znamy się wszyscy doskonale i oprócz tych nagród, tych głównych jakichś tam załóżmy, które są przeznaczone przez Polski Związek Wędkarski, no, koledzy z szacunku do przeciwnika, z szacunku dla lepszych, coś tam można, załóżmy, no, ufundować. No, w naszym przypadku w tym roku jest to no, parę buteleczek symbolicznych dobrego piwa dla najlepszej drużyny, tym bardziej, że mieliśmy zaszczyt w tamtym roku być tymi pierwszymi. W jakiś sposób przekazujemy, gratulujemy przede wszystkim zwycięzcom, okazując w ten sposób szacunek. Jest taki komunikat, że ubiegłoroczny mistrz Polski ustępujący ma dla drużyny zwycięskiej zasady niespodziankę. Prosimy o przekazanie. Baga jest.